Ty, wiem, co miałem obejrzeć. U Gimpera widziałem miniaturę tego filmu. O, zgadnij prawdziwego geja. I teraz, żeby nie było, nie jestem ofensywny. Tu było w tytule zgadnij prawdziwego geja. Tylko zmienili nazwę, nie wiem czemu. Właśnie, czemu zmienili nazwę? Zgadnij prawdziwego geja, nie? To jest giga cringe? Nie oglądam. Właśnie teraz mnie zachęciłeś. Za mną stoi sześciu mężczyzn podających się za homoseksualistę, ale... Co? Czemu nie powiedział za mną stoi sześciu gejów? Dał w tytule zgadnij prawdziwego geja. Zmienił, okej, ale pamiętam. Za mną stoi sześciu mężczyzn podających się za homoseksualistę, ale tylko jeden z nich mówi prawdę. Naszym zadaniem... Ej, to ja widziałem takie coś za granicą. Że jest sześciu różnych ludzi i jeden jest inny i muszą zgadnąć. Znasz? Odgadnąć, kto kłamie i wyeliminować jedną osobę co rundę. Panowie, 3, 2, 1, pierwszy luk. Czekaj, ja pokażę ich z bliska jakoś. Panowie, 3, 2, 1, pierwszy luk. Który jest gejem na oko? Ten. Czwórka to jest gej. Dobra, jak czwarty to nie jest gej, to jest. No jak sześć? Czwórka, spójrz na wyraz twarzy. On się uśmiecha. Widziałeś Polaka, który się uśmiecha i nie jest gejem? Oczywiście, czek. Ja pierdzielę. Dobra, pieprzę to. Okej. Przepraszam. Pierwsze pytanko, panowie, od razu do numeru jeden. Jak masz na imię, ile masz lat i... Dobra, Tarzan to nie jest gej. Kiedy zorientowałeś się o swojej orientacji? Bartek, lat 23, mając lat 16, oglądając Pamiętniki Wampirów. Pamiętniki Wampirów? Co to jest Pamiętniki Wampirów? Dobry wybór. Okej, numer dwa. Bartek, lat 17. Pierwszy. To jest Zmierzch? Bartek, drugi Bartek, podejrzane. Dowiedziałem się o tym w szkole podstawowej na samym początku. Spodobał mi się po prostu kolega z klasy. Okej. Numer 3. Piotrek, lat 22. Dowiedziałem się o tym. Dobra, czwórka. Ja już widzę, że to jest gej. On ma koszulkę z wieżą Eiffla. Myślę, że w czasach gimnazjum chodziłem do klas sportowych. Nie będę mówił dokładnie, jaka tam była klasa sportowa, jaka dyscyplina. Wiadomo, piłkarze, nie? Ale po prostu przebywanie z innymi w szatni. Po prostu wtedy jakoś tak poczułem to wszystko. Wiadomo, piłkarzy, kto był na obozie piłkarskim, ten wie. Ja nie byłem, ale mi zawsze ostro opowiadał też, co się tam działo. To nie jest tak, że to jest typowo gejowski sport. Numer 4, proszę bardzo. Co? O, zobacz, jak on się wita. Ale oni muszą udawać gejów. Ty, to on może Co udawać. opowiadał też, co się tam działo. To nie jest tak, że to jest typowo gejowski sport. Numer 4, proszę bardzo. Cześć panowie, hejka. Ja mam na imię... Ty, on jest gejem. Albo udaje geja. No właśnie na tym polega ten program, w sumie to nic nie wiem. Adam, mam lat 22 również. No i tak naprawdę to były okolice drugiej, trzeciej klasy podstawówki. Numer 5. Cześć, mam na imię Robert, mam lat 27. To jakiś Ej, ten człowiek. film jest rasistowski, nie? Że ja mam zgadnąć, kto jest gejem, po oglądając to? Tak po prostu? Czyli co, że jak widać, że ktoś jest gejem na oko? IRL? Ja pierdzielę, czemu ty jest dostępny na serwisie YouTube? W podstawówce zaczęłam to wszystko odkrywać. Podstawówka to chyba trochę wcześniej. Ja w tym wieku to biegałem z patykiem, a nie za dziewczynami. Okej. I numer No on 6. biegał za Tutaj chłopakami. Karol, mam 22 lata. Byłem na Erasmusie. Czekaj, tu jest po przesłuchaniu ich się pogubiłem w zasadach. Czy tu jest sześciu gejów i jeden nie jest gejem? Czy tu jest jeden gej i reszta nie jest gejami? Serio mi się już popieprzyło. Tu każdy jest jak gejem. Poza Tarzanem. Podrywał mnie tam taki Chińczyk. Aha, jeden jest gejem, okej. No tak, no oni mają udawać. No dobra, już rozumiem, oni udają wszyscy i ten. No dobra, nieważne. Tutaj mam na imię Karol, mam 22 lata. Byłem na Erasmusie i podrywał mnie tam taki Chińczyk. Naki miał na imię. Naki? Szósteczka zaimponowała mi, bo to nie codzienne imię. Poczułem takie do... Jest takie imię? Naki imię. Naki to jest arabskie imię. W tupę Chińczyk by miał imię arabskie. Wartościowanie ze Jak strony mężczyzny, nie pierwszy? było mi to jakieś Czwórka. takie dziwne, bo takie
Okej, okay, wow. Nie miałem wcześniej jakby od dziewczyn takiej, że jest jakiś przystojny, a jakby ten właśnie mężczyzna mi to tak jakby pokazał, że mu się podoba, więc to tak mnie trochę zdziwiło. A później miałeś jakieś takie dowartościowanie od strony kobiet, czy nie? Nie. Jakby miałem jeden związek z dziewczyną, który tak jakby trochę wyszedł na siłę i to był taki, żeby sprawdzić, czy w ogóle to jest to, ale jakby czułem, że nie czuję tego, jak powinienem się czuć. O. A ile trwał ten związek? Pół roku, ale tak... 4 miesiące były takie... Chat GPT tak napisał piosenkę o Palionie. Ciężko widać, że gestykulował i to wszystko tak płynęło z niego, że on to musiał przeżyć, on nie mógł udawać, nie mógł tego powiedzieć. Zaraz, zerka. Troszkę mnie tam przekonuje, no może coś w tym być. To już troszkę też od startu, jak spojrzeliśmy, to tak się uśmiechał, nie wiem czy w moją stronę, czy do Artura, czy już jako jedyny, reszta była tak lekko wystraszona. Od startu na mnie się uśmiechnął i już widziałem, że może wypatruje tutaj ten, nie, albo Artura chce tam, wiecie, po odcinku zagadać czy coś, więc to było podejrzane już pierwsze ten. Czym się zajmujecie? Na co dzień jestem jako konsultant do spraw energetyki, a po godzinach pracuję jako instruktor pole dance bądź exotic dance. Ziomek jest instruktorem pole dance, tak? Czyli albo jest gejem, albo po prostu wali ściemę. Co? Pole dance. Pole dance? Okej, okay, to jeszcze raz. Pole dance w basenie. Ja uprawiam różne sporty, głównie siłownie, ale rekreacyjnie wszystko i do tego sport. Chłop się podkreślił, że ćwiczy taką frotkę, co się na nadgarstek daje, on sobie to na łeb naciągnął. Pieprzony Sims w dupę. Po podróży. A gdzie byłeś ostatnio? W Budapeszcie. Jak ci się podobało? Trzymam, no. Najfajniejsza rzecz z Budapesztu? Taki most to się przechodzi na jakby drugą stronę miasta. Nie, nie, w Budapeszcie jest taki most. Tak. Most z jednej części miasta do drugiej. No co on pierdoli? Węgry, most. No ja tutaj nie widzę przejścia do drugiego etapu. No niestety. Zapomniałem nazwy mostu. To nie znaczy, że nie jestem gejem. Trójeczka. Ja studiuję tutaj w Katowicach na Akademii Wychowania Fizycznego. Siła, krew, AWF. Dodatkowo jeszcze, żeby troszeczkę poszerzać swoją wiedzę kulinarną, to zatrudniłem się jako kelner w restauracji w moim mieście. Okej, okay, a jaki to jest sport? Bo cały czas tak jakby mam wrażenie, że unikasz odpowiedzi. Nie chciałbym może jakoś tak szufladkować po tym. Okej, okay, bo zastanawiałem się, czy jest to związane z tym, że masz coś z palcem złamanego albo nie wiem. Nie, za tym się kryje troszeczkę inna historia, może w następnym etapie. Dobry jest. Teraz będę trzymał tą rękę z tyłu, żeby nie zapytali o tą historię. Czemu ma tu wejście do pendrive, do komputera na palcu? No wiecie co, ja studiuję psychologię i marzę, żeby zostać USB na palcu ma? Dostać do Akademii Sztuk Teatralnych. Dlatego jak szukali aktorów... To... Czekaj, dobra, 4 to jest gej, tak? Marzę, żeby zostać aktorem, więc próbuję. Ty myślisz, że on by tak udawał dobrze? Wiecie co, ja studiuję psychologię i marzę, żeby zostać aktorem, więc próbuję się dostać do Akademii Sztuk Teatralnych. Dlatego jak szukali aktorów do tego filmu, to tutaj trafiłeś, tak? Nie wiem. Ale my wiemy. Chcę zostać aktorem, no bo jestem trochę nieśmiały. No, nie, dobra, już nie jest, on nie jest gejem. On udaje, on próbuje być aktorem i właśnie widać, że on tak przesadza aż z tym, że jest gejem. On oglądał się kabaretów ze starym. To nie jest gej. I myślę, że to pomoże mi się otworzyć. Yes, 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 numer 5? Ogólnie to pracuję. 6 to nie jest gej. Kurde, nie wiem teraz. Zobaczmy. Na stacji benzynowej. Pracuję na stacji benzynowej. Lubię tankować auto. Jest. Dobra, to nie jest gej. Jestem po szkole technik masażysta. Z tego tak ręce masujesz cały czas. Pierwszy. Numer 6. To ja studiuję PR w Opolu. Co robię w wolnym czasie? Robię muzykę. Dymiar. Za 4 lata bitom rapową. Hop. No dawaj jakiś kawałek. Właśnie miałem w planie napisać jakby numer o tym, kim jestem, ale jakby powstał taki program właśnie tak jak teraz i mogę jakby zrobić coming out na filmie. Czyli to byłby twój coming tak, out? Tak, tak, tak. Jakbym kolega z akademika o tym wie, a reszta o tym nie wie totalnie. Jakby boję kolega, się reakcji. Kolega, wie? Film, zobaczę, że to jest normalne, że to nie jest jakieś dziwne i po prostu no, zobaczymy. Kurde, ale się wyklirował teraz, bo naprawdę wcześniej był do strzelenia. Teraz już jakby ta historyjka jest godna zostawienia cię do kolejnej rundy. Trochę odważnie z tym coming outem, ale w sumie zrozumiałe, bo łatwiej powiedzieć coś na filmie niż face to face komuś. Mamo, tato. Taki jestem. No to panowie. Taki to znaczy jaki w dupę. Panowie, myślę, że przyszedł czas na pierwsze głosowanie. Nie wiem, czy macie swoich faworytów. Dobra, oni kikną. Tego dwójkę kikną teraz.
Brytów, którzy na pewno nas oszukują. Kurde, no ja mam problem, szczerze powiem wam, i tak... Ja nie mam bladego pojęcia, nie mam nikogo chyba. Stajemy wszyscy. Dobra, no ja wiem, no moim zdaniem ej, ja mówiłem, że numer dwa wyrzuca swoją historię. Mój głos jest na numer dwa, jako pierwszy. Z tym mostem, nie? Tak, z tym mostem moim zdaniem się zagubił. Nigdy nie był w Budapeszcie, moim zdaniem nawet. Panowie, ja głosuję na numer dwa, Artur? Kurczę, no ten most troszeczkę mnie przekonuje, chyba też dwójeczka. No. Bo to jest jedyny punkt, jaki można zaczepić. Zaczepienie, no. Już tak? No to już pójdę ze stadem po prostu. No. Ty, ale dobra, ten czajnik cały pieprzony w dupę, nie? To według niego gej ma lepszą pamięć niż ten drugi? Ten z innej drużyny? Bo no co, gej by pamiętał nazwę mostu, a nie gej, nie? Coś tu w dupę nie gra, nie? To jest dyskryminacja jawna. Czajnik, pieprzyć cię. Piątka. No dobra. Już niech będzie dwójka. Numer dwa. Beka, twój głos nie ma znaczenia, ale... Ale powiem, a dla mnie trójka. O kurde. O, o a co? No dobrze, okej. Okay. Żegnamy się z numerem dwa, dziękujemy pięknie. Birołek. Odpadam za to, że nie znałem nazwy mostu? Nie no, zajebiście detektywi. Runda druga, moi drodzy. Piotrek, jaki jest twój typ faceta? Na pewno ze względu na to, że sam jestem wysoki, to... Niski. On musi być niski. Nie. Mój wzrost, dosyć dobrze zbudowany. Może mnie zdominować? Nie mówię nie. Niebieskie oczy, blond włosy. Tutaj żadnego takiego nie ma, także... Aj. Odpowiedź trójki to jedno, ale jak zobaczycie, jak czwórka patrzy na niego, gdy ten gada... Dobra, teraz w ogóle skapnąłem się, skąd ja nie tego typa znam. Aj. Odpowiedź trójki... Ty, to jest ten od ciekawostek z TikToka, że on gada ciekawostkę i ten Bezi z Lola mówi, no dawaj, mów to, nie? To jest ten typ. Teraz się zorientowałem, że ja go kojarzę. To jedno, ale jak zobaczycie, jak czwórka patrzy na niego, gdy ten gadał... A jesteś zajęty, czy nie? Nie, nie jestem. A szukasz chłopaka? Ty, to może czwórka jest gejem. A teraz? Może bardziej bazuję na takich przelotnych znajomościach. Nie byłem jeszcze w takim jakimś poważniejszym związku, żeby to miało do czegoś faktycznie prowadzić. A tylko dawaj Arturo, no. Jakieś kilka spotkań. Czwóreczka podtakuje głową, mam pytanie, jak to wygląda u ciebie. Czy ty szukasz partnera, czy nie? Znaczy, chciałbym, ale nie chcę mieć nikogo tak... Nie, on według mnie czwórka nie jest gejem, bo on zbyt udaje. On tak ma aż jak z kabaretu jakiegoś. Po prostu, bo chcę po prostu poczuć, że to jest to, nie? To nie jest tak, że szukasz, nie szukasz. Chyba, że tacy geje są. Wiara w ludzi. W przypadku jedynki jak to wygląda? Faceta nie mam, natomiast jakby ktoś się napadł... Ty, rzeczywiście jedynka mi na geja pasuje, no. Teraz jak tak myślę, no... Kurde, ciężkie. Szerokie plecy, brunet zarostem, no to nie pogardzę. Okay. A my się dogadamy po streamku. Ja nie szukam partnera, teraz pracuję, nie mam czasu na to. Nie ma czasu na miłość. Szóstka? Można powiedzieć, że szukam, ale nie inicjuję, jakby jestem pasywny bardziej. Coś się trafi, to po prostu będzie. I też jakby po tym programie może się odezwą jakby na DM-ie. Dobra, ten to jest oszust. Tak, energiczny, tu tego, wiecie, DM-i, także oprócz tego... Wyobraź sobie, że jesteś synem jednego z nich. Ale i są gejami. Jak to możliwe, żeby ten... Nie? To jest... Jak? Że tu jest energiczny, to jeszcze... A nie, tam jest jeden gejem, dobra. Tupa. Dzięki Indor. Co 20 lat. Jest rządny sławy. Czy to aby na pewno przekonuje? Ty mówiłeś, miałeś wcześniej dziewczynę, tak? Tak. A miałeś już chłopaka też? Nie, nie. Miał ktoś taką sytuację z was, czy nie? Czy byliście z dziewczyną i z chłopakiem już? Ja byłem w związku z dziewczyną, przy czym no, to nie jest jakby to, jakby czego szukałem, z racji tego, że mój mózg ma myślenie bardziej kobiece niż męskie i to było bardziej jak z przyjaciółką niż z dziewczyną. Mózg ma myślenie kobiece? W sensie, to są takie dziwne... On gada, że to jest dziwne? Jednocześnie zrobił film, gdzie ma zgadnąć, kto jest gejem, po zadaniu kilku pytań. Ja pierdzielę, co za typ, kim dupę odkleił. Ja pierdzielę, nie wytrzymał, ten czajnik tak w dupę odklejony. Co ja chciałem o tym powiedzieć w ogóle? Napisałem tylko, mózg ma myślenie kobiece. Ty wspomniałeś wcześniej o swoim coming outie, że chciałbyś, żeby to było tym filmem. A wy mieliście, jak wyglądał coming out? Nie wiem, czwóreczka poproszę. Moja mama sama to odkryła, nie? Bo po prostu jakby przyjrzała mi telefon. Potem mieliśmy taką rozmowę i jeszcze moja mama to zaakceptowała. No ale potem w szkole było jest ciężko. Jest prawym dolnym? No i tak, i tyle chcę. Ojciec cię podgląda. Oj, on jest mocny. A coś nie? No. Przepraszam, no przepraszam. A jeśli nie, to jesteś najgorszy, no. U mnie to wyglądało tak.
fakt, że na początku moi znajomi to zaczęli powoli odkrywać. Podejrzewać. Nie, on jest mało. Nie, albo jedynka. Serio, jedynka ma sens? I kurde, nie wiem, trójka, bo ta tutaj, ta trójka, nie, chodzi o trójkę, nie o trójkę, nie? Z każdym wiekiem coraz bardziej dorastałem. 27. Powiecie, robimy sobie też takie notatki i w ogóle ja tu mam zapisane. Nic nie zapisałem, nic nie przekonuje, czyli on nie może być homoseksualistą. No niestety, no nic. Trochę się zestresowałem, bo przy takich przystojniakach po prostu odejmę. O, bo jest przesada, w dupę. Odjęło mi po prostu mowę, nie dało się po prostu. Chyba takiego wielkiego coming outu miałem tylko przed babcią i to było naprawdę ciężkie i z racji tego, że babcia to jest jakby osobą najbliższą w moim życiu, no to to był ciężki coming out, była rozmowa, potem dwa miesiące ze sobą praktycznie nie rozmawialiśmy. Przed znajomymi pewnego dnia powiedziałem, ale co? Chyba jednak to wygląda tak, że wolę chłopów, no widać było po tobie. No i tak, ha, wiedziałem, dawaj. Ej, serio, jedynka, brak, jak ty to w dupę odgadałeś? Tak dobry masz wzrok na gejów? Dobra, wymień trzech gejów z czatu. Chyba jednak to wygląda tak, że wolę chłopów. No widać było po tobie. No i tak, ha, wiedziałem, dawaj stubę. Ale jego nie możesz. U mnie to, to powiem na przykładzie rodziny. Po prostu w czasach tych końcowych gimnazjum i liceum. Po prostu częściej w moim domu pojawiają się mężczyźni. Okej, to dlatego. Ej, ale serio, mi też teraz pasuje najbardziej jedynka albo trójka właśnie na geja. A się okaże, że kto inny, ale jeżeli ktoś inny, to i tak mam to w dupie. Jedynka to jest i tak gej i tyle. Niż kobiety i po prostu jedynka po jakimś konferencji spotkaniu z moim dobrym przyjacielem wtedy, tak właśnie wtedy przedstawiłem tych moich chłopaków rodzicom, po prostu się mnie zapytali, o co chodzi, przyjęli to do wiadomości, kochają mnie, ja kocham ich. Widzę, ilu gejów, znaczy ilu homoseksualistów IRL znacie, nie? Szczerze. W sumie racja, blablu. Ciebie? No i co, zgadłeś, który jest w takim razie? Jak 9? Sporo. Numer 3 naprawdę może być gejem, bo tak opowiada spokojnie o swoich przeżyciach, o swojej historii. A propos tego, co powiedziałeś, macie więcej koleżanek czy kolegów? Od razu trójeczka. Koleżanek? Ze względu na to, że ciężko dogadać się na tej płaszczyźnie uczuciowej, mentalnej z mężczyzną heteroseksualnym. Czwóreczka? Wiesz co? No ja jakby jak byłem młodszy, to miałem więcej koleżanek, a teraz mam zdecydowanie więcej kolegów. Okej. Okay. Dobra, trójka jakoś tak... Dzięki Kiwi, Wonder, dzięki za pasiat. Ty, ostatnio oglądałem Worlds, nie? Tam u Nerwariana. Kiedy teraz będzie? W piątek? Czy w sobotę? Mnie to na początku było więcej kolegów, ale z czasem to się wyrównało, więc mam takie... Niedzielę dopiero? Mówię, trochę znajomych. Ale każdy inny ciężko. Wracając do czwóreczki jeszcze, teraz masz więcej kolegów, ale też hetero, czy oni są... Mam jakby dużo kolegów hetero, ale strasznie lubię się obracać w tym takim klimacie, że wiesz, że drag queen, że slay, że tak dalej. Kurde, on by pasował na geja, ale właśnie mówię, w jakimś takim kabarecie, jakimś w filmiku na TikToku, gdzie udaje ktoś geja, bo to jest za bardzo, nie? Ten typ. Też tak uważasz? Alej, no. 6. Pół na pół. Z kobietami rozmawiam bardziej o tym, jak o siebie dbać. Jakieś pianki do twarzy, jakieś maseczki na głowę, olejowanie, wiadomo, odżywki. A z facetami tak koleżeńsko, jakby jeszcze nie zrobiłem tego coming outu, więc ciężko mi to też powiedzieć, jakie są te rozmowy, bardziej takie ziomalskie, coś tam pogadać. To, co powiedziałeś, że na tym filmie chcesz zrobić coming out, to dużo ci daje właśnie takiej bariery, że jego znajomi rodzice nie wiedzą, jak to jest zareagować i możesz to być, udawać możesz. Chcę, żeby zobaczyli na przykład cały film, żeby zobaczyli jakby, co mówimy my, jak to wygląda. Ty, to może być gej? Się dedykowali bardziej. Szóstka może być aktorem, albo mówi prawdę, bo naprawdę nie wiem, dużo gada. I przypomina mi tego księdza. Chyba też miał numer 6, który tak dużo gadał. Księdza, ty. Ej, ja muszę... O kurde, ty jest kopalnia kontentu. Właśnie z dużych miast, czy z małych? To daily teraz, gdzie wygląda klinika. Według mnie spore miasto i jest według mnie spoko. Jeśli chodzi o poziom tolerancji, to nie jest... Czekaj, bo nie słuchałem tego kolegi. Który tak dużo gadał. A jesteście właśnie z dużych miast, czy z małych, jedyneczka? Jestem z Rudy Śląskiej, to według mnie spore miasto i... Jest... Ej, na Śląsku geje są dobrze traktowani, czy gorzej niż na przykład w Warszawie? No tak, właśnie ten jedynka też tak. Ale może wiesz, już płynąłeś na mnie i teraz tak patrzę. Tak samo? Jak tak samo?
bijemy ich, ale kogo ty bijesz? Nie pisz tak, nikogo się nie bije. Jest według mnie spoko, jeśli chodzi o poziom tolerancji, to nie jest jakby tak, że wzywają. Ja mieszkam tutaj 30 km od Katowic, nie będę mówił miasta, miejscowości, bo dosyć małe. Albo kłamiesz, albo nie, dużo nie chcę mówić. On za dużo nie chce mówić. Tak, tego nie powiem. Nie o to chodziło, masa. Jaki to był sport? Nie powiem. Na pan w golfa grać. Możemy przyjąć golfa jak najbardziej. Wyciągnę z niego jaki to sport. Czwóreczka. Ja jestem z Wrocławia. Aha, z Wrocławia przyjechałeś do nas. Piąteczka. 15 km od Katowic. Jak na miasto, to mi się wydaje, że jest dosyć większe. Co do ludzi, to różnie to można odbierać. Jak na mój gust, to jest wszystko ok. Szóstka. Karol jest z Częstochowy? W okolicy Częstochowy, z mojej wsi, który właśnie poziom tolerancji nie jest za wysoki. No tutaj coś śmierdzi. Tolerują to, a w Częstochowie no nie tak, nie za bardzo. W Częstochowie jest problem? Naprawdę? No. Przecież Częstochowa chyba jest sporym miastem, czy nie? No to religijne, może nie? A, faktycznie, to no, dlatego. To nie, ale to może być problem. Czajnik w dupę. Mówię, że czajnik to jest odkleju. Słyszy Częstochowa i nie skojarzył od razu? To jest dziwne, nie? Jakby każdy Polak słyszy Częstochowa, to myśli ksiądz, nie? I czajnik w dupę tego nie... Jak? Jak to? On nie jest Polakiem. Problem, szkoda, bo to powinno być kompletnie normalne. Moi drodzy, przyszedł czas na głosowanie. Nie wiem, czy macie jakieś swoje typy. Ja mam. Ja też mam. Ja też mam. Tak, ja po filmie. Ja teraz będę zdałem z wyróżnieniem. Na was. Ja mogę pierwszy. No to proszę bardzo. Bo już właśnie wcześniej o tym powiedziałem. I moim zdaniem czwóreczka. Jeśli to są szczere rzeczy, co mówisz, to przepraszam najmocniej, ale na moje tak kłamiesz. Nie no, ja czwóreczkę na pewno zostawiam, bo... Ten dobrze mówi, ten Arturo. Jak nawet jak on kłamie, to jest zajebistym aktorem, on musi być. Ja bym za piątką był jakoś najbardziej mi tutaj nie pasuje do tego wszystkiego. Okej, okay, zwykle. Czajnik do kościoła w mojej parafii dymał kiedyś co niedzielę. Co? No okej, okay, no dobra, z księdzem nagrywał te. Ty, czajnik to mi się wyświetla na YouTubie, nie? On kradnie jeden do jednego takie filmy na graniczce typu takie aktorskie pseudo, nie? Że tam, o, zobaczmy ile mam żyć i tam patrzy się w górę, o, i 500 i tam się rzuca pod pociąg. Wiesz o co chodzi? Widziałeś to pewnie, to tak, ale to jest aż popieprzone, jakie to jest tłumaczone jeden do jednego, ale... Chociaż sobie te rzeczy też były za granicą. Ja chyba ciągle to samo robi. No Piotrek, no dla mnie Piotrek. Tam jakieś uśmieszki widziałem, jak chłopaki się wypowiadali, to widziałem, że tam kąciki też wędrowały do góry, no. Że tak jakby bardzo jest wczuty też, ale no nie przekonuje mnie Piotrek. Kurde, ja tak z trójką, z Piotrkiem mam taką sytuację, że nie do końca jestem pewny, czy jeszcze jest aktorem, czy być może mówi prawdę, ale faktycznie zastanawiałem się pomiędzy czwórką i piątką. A z racji tego, że jestem youtuberem i zależy mi na kontencie, to idę z Justkiem. Niestety muszę swój głos oddać na numer 5. Dziękujemy. W sumie tak, chłop tu zamulał. Chyba oczekiwali jakichś stereotypów. Aha, czyli według niego czajnik to jest homofob. No dobra. Też tak myślę. Drodzy, teraz mam do was pytanie, panowie. Jaki waszym zdaniem jest najprzystojniejszy influencer? Numer 1. Goddammit, ja nie oglądam. Aktor, influencer, osoba z show biznesu ogółem, która przychodzi ci do głowy. Tylko z Polski. Czemu z Polski? Tu nie ma nic ciekawego. Dziękuję bardzo. Witam, Sparta mniej niż 3. Witam, witam. Jaki najprzystojniejszy? Brad Pitt, wystarczy powiedzieć. Wtedy nie jesteś gejem, nie? Bo szczerze siadasz na knagę Brada Pitta, nie? Tak hipotetycznie, nie? Niestety tylko. To nadal nie jesteś gejem, tak szczerze. Okej. Okay. Nie, jakby absolutnie, jakby Kapitan Ameryka w moim serduszku i to się nie zmieni. Kapitan Ameryka! Numer 3? No to najatrakcyjniejszy Ryan Reynolds, aktor. Ale z Polski. A influencer byś potrafił wskazać kogoś? Nie bardzo. Nie, jakoś... Nie no, powiedz szczerze, wydaje mi się łatwo powiedzieć obiektywnie przystojnego jakiegoś faceta na tym. Dobra, to powiesz na sam koniec. Czwóreczka? No ja myślę, że ty jesteś fajny. Dobra, już przesadza. Słyszałem, że ostatnio zerwałeś z dziewczyną. Może zrobimy razem jakiś coming out? Ja pierdzie, no i to oczko. Co to w dupę? Słyszałem, że ostatnio zerwałeś z dziewczyną. Może zrobimy razem jakiś coming out? Cześć. Ja się powiedzieć też z Ameryki właśnie, Bradley Cooper. Szczerze, z tej szóstki, co do tej pory widzieliśmy, to czajnik najbardziej wygląda jak gej, nie? No, zgadzasz się? Rel? Co myślisz o nim, Artur? O Cooperze? No. Spoko jest, nie? A potrafiłbyś wskazać influencera? Influencera, może bardziej rapera?
Reto. O kurde, ciekawy wybór. No dobra, a ty Artur, kogo miałeś na myśli, mówiąc o influencerach? No i nie miałem nikogo, ale tak myślałem, że w sensie... Wojtek Gola, który jest współwłaścicielem firmy Hajo Hajo. A taki Wojtek Gola na przykład, czy on jest przystojny dla was, czy nie? I trochę sztuczny, w sensie za idealny jest, taki, wiadomo, równiutko, broda. Kioseczka siedzi, bam. No. Popek. Tupę Popek? Jak Popek, to się nadaje do filmu Potwory i Spółka, też ci z szafy wyskoczy w nocy. Patrz go, kur... No czwóreczka dawaj, no. Czy Wojtek Gola? Nie w moim typie. Jedyneczka? To musielibyście pokazać, jak nie siedzę w Polsce. Jesteśmy przygotowani. Wojtek, zapraszamy Wojtka na pewno. Nice. Ciastko? No, i to jest dobra reakcja. Ciasteczko po prostu. On musi być prawdziwym homoseksualistą. Gola jest zło, tam się trzeba zainteresować. A gdzie poznajecie? Trzeba się zainteresować, ale Wojtek Gorcho nie jest gejem. Co ty zrobisz? Nawrócisz go? Coś takiego? Innych facetów. Nie, no to myślę, że klasycznie, jak chodzi o XXI wiek, rozmawiamy o jakichś apkach typu Tinder i tego typu sprawy. No i też w klubie. No czwóreczka, wiecie. Adam, ty to jesteś dobry. No Tinder i myślę, że też kluby przeznaczone dla ludzi jakby bardziej z kolorowego brandu. Tylko tam też chodzi dużo hetero z tego, co mi wiadomo, więc mega spoko vibe generalnie. To jest taki klub, w którym można się iść pobawić, jaki a nie klub? Wyrywać na wzajem. O czym oni gadają? Byłeś, czy? Byłem raz na... Nie, na dwa razy chyba byłem? Nie, no trzynaście. No trzynaście? Nie, ale no serio, tak, byłem no, ja dwa byłem, razy. Ja jest mega spoko vibe, no. Jest dużo lepszy niż w zwyczajnym klubie. Czyli tylko Czajnik się nie przyznał, że był w klubie gejowskim. Coś tutaj tak... Coś tutaj tego, nie? Co do klubu byłem faktycznie czyli dwa razy. Czyli Czajnik jest gejem? Widziałem tam czwórkę. Trójeczka, jeszcze nie powiedział nam. No też właśnie aplikacje randkowe, kluby. A jakie są te inne aplikacje randkowe oprócz Tindera? Jest taka jedna aplikacja specjalna. Dramat, tam nie ma co. Słyszysz, jedynka mówi, że dramat. Może dlatego, że ciebie tam jeszcze nie ma. Właśnie mi się podoba jedynka. Tak? Ma fryzurę fajną, jest wysoki. Trójka, zamienicie się miejscami? Później, spokojnie. Co, program łączy? Dobra, jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Czwóreczka, to ewidentnie znamy jego podejście, bo już wcześniej nam pokazał ręką, że to samo co jedyne. Tak, ale chcę tylko powiedzieć, że chłopaki nie... Ej, co geje na ten filmik w sumie? Potem zobaczymy komentarze. A pewnie na Tinderze ostro polecieli ten filmik, nie? Wiedzą, no ale jest taka aplikacja Grindr. To jest właśnie ta aplikacja, na której szóstka nie ma konta, ale po tym odcinku będzie miała. Okej. Okay. Ta apka mnie trochę zaskoczyła, bo to chyba takie bardziej inside'owe info. Panowie, zagramy sobie w Fuck, Mary, Kill, dobra? Na pewno jedyneczce, zaczniemy od jedyneczki, trzeba będzie pokazać. Konop, Wardenga i Gimper. Dobra, to lecimy tak, z Gimperem powiedzmy Kiss, Wardenga, Mary, niech będzie i to jest absolutny kill. Mój człowiek! Proszę państwa, to nie jest ustawione. Czemu to mój nie człowiek? Jest ustawione. I to jest najlepsze właśnie. Dzieci mnie nie kręcą. Truje. Ja akurat z takiej trójcy wybierał dzieci. No, ciekawe. Ronaldo, Messi, Lewandowski. Myślę, że Ronaldo najbardziej atrakcyjny to Kiss, Polak, Lewandowski, Mary i Messi kill. Messi. Jak to? Messi ginie, dobra. Dobra, dla mnie trójka odpada. Messi kill. Gościu, dla mnie jesteś wyautowany, nie? Pijewszyś tego Messiego, co? Ty się tak nie podniecaj. Może Messiego kill, najlepszy piłkarz. Najlepszego piłkarza w historii. Messiego to nawet ja bym. Dla czwóreczki mamy... No ale ty jesteś gejem po prostu. Karol Strasburger. Z Normie by było ciekawie w ogóle. Mega taka pasjonująca postać. Więc ja myślę, że Mary... Pieprzyć Messiego chce? No to pieprzyć Messiego, ty. Szczerze z nich wszystkich, Adam Małysz i Jaś Fasola i Luj. To jest Norbi. Kill ze Strasburgerem, a kill Heiser. Z tym Norbim, no jak on zareagował. Ale szkoła aktorska na najwyższym poziomie. Myślę, że ja i Karol Strasburger wyciągnęlibyśmy razem niejedną rzepę. Dobra, ja mam teraz wrzutkę do szóstki. Mówiłem, że on przesadzą. Artur. Czajnik Mary. Oh yeah! Jakbym miał wybierać pomiędzy czwórką a szóstką, to wybrałbym szósteczkę. Ty, serio, Czajnik jest... On jest w innej drużynie niż ci mówi, nie? Coś tutaj jest tego. Grane. Ale na razie pozostanę przy dziewczynach. Is? Nie wygram z Arturem. Artur. No, żegnaj Justek. Dis, RB i Noliv. No to Noliv i Mary. Bo chociaż można po uda, po tego. No, Kiss to RB, a Kill to Dis, nie? Ma taką latkę. Co? Nie, no dobra, szóstka. Oh, nie no, szóstka z tymi zakolami to mnie rozdzielnie. Cześć, co?
Czemu nie patrzyłem 2 sekundy, a jakieś dymy? Przy dziewczynach. Is? Nie wygram z Arturem. Artur. No, żegnaj Justek. Bo Justek ma zakolatkę. Co? Nie no, dobra, szóstka. Oh, nie no, szóstka z tymi zakolami to mnie rozdaje. Gościu jest zwołtowany. Taka prawda. Masz zakola. Ja no nie mogę. Wychodzę, ty tego z zakola. Taka prawda. Panowie, chciałbym, żebyście jeszcze nam powiedzieli, czy kiedykolwiek, ktokolwiek z was doświadczył gnębienia przez swoją orientację. Jedyneczka może. O dziwo nie. Nie? No z racji jakby mojej orientacji jakby nigdy nie otrzymałem jakiegoś hejtu, czy jakby tak z góry mnie wzięli. Nie, myślę, że to już nie te czasy. Czwórka się zgadza? Nie jest moja kolej, ja nie odpowiadam. Dobrze. Ale może być twoja kolej do wyjścia. No może być, trójeczkę? Gnębienie? Myślę, że nie jestem postawnym mężczyzną. Ja sobie nie przypominam sytuacji takiej, że ze względu na to, że jestem tej orientacji, ktoś po prostu podszedł do mnie na ulicy, zaczął mnie... Oni go nie gnębili za to, że jest gejem, bo nie wiedzieli, czy jest, nie? Ale jak szedł w rurkach, myślę, że tam były dymy w gimnazjum, tak szczerze. Bić. Po prostu chodzi o co innego. Ludzie cię nie lubią. Okej, to ja mam jeszcze jedno pytanie. To jaki to był sport generalnie? No bo teraz i tak odpadasz. No i tak już. Jesteś na bago do... Przez tego miejsca jesteś skreślony, więc możesz powiedzieć, co z tym palcem też nie zrobiłeś. Nie możesz powiedzieć, że naprawdę jesteś aktorem, bo już i tak teraz nawet cokolwiek mam do powiedzenia, to najlepiej teraz, bo jeszcze mamy 10, 9, 8. Zróbmy cięcie. Właśnie doświadczył gnębienia, panowie. Przez nas pierwszy raz doświadczył gnębienia. Ale możesz powiedzieć o tym sporcie, bo to mnie tak zaciekawiło, że... No, od dziecka uprawiam piłkę nożną. Piłkę nożną. Żartujemy, zostajesz. Czekaj, to było oczywiste, że to jest piłkarzyk, to widać. Czemu to było takie zaskoczenie? Ja myślałem, że on to już nawet powiedział, o co tu chodzi. Aktorów to chciałbym powiedzieć szybki żart, jeżeli mogę. Taki najbardziej popularny w branży po prostu. Wiecie, po czym poznać aktora na imprezie? Sam ci o tym powie, że jest aktorem. Albo opowiada żarty o aktorach. Dokładnie. Szósteczka. No to jak mówiłem, nie miałem jeszcze coming outu. Kolega z akademika wie, z nim dużo. On jest bezpieczny, on jest clear. On się z tym wyklearował właśnie. To jest jego plan. No ja nie miałem. Czwórka jeszcze coś chce powiedzieć. Tak, co bardzo, bo powiedziałem tylko żart, a nie odpowiedziałem na pytanie. Aha! No nie, chciałbym powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne, że w jakichś takich czasach szkolnych często się z tym spotykałem, nie? I cieszę się, że zmierzamy w tą stronę, że jakby Polska idzie do przodu, no, tak i po prostu dzieje się teraz bezpiecznie i dobrze, bo różnie z tym było. Nie mogę się skupić, bo on mówi najpierw taki żart, potem mówi coś takiego poważnego i to jest i taki, nie wiadomo, nie? taki wir emocji, że ja sam już jestem zrozumiony. Możesz na niego zagłosować, wtedy nie będzie problemu. To już ma 50 lat? No nie no. Głosujemy w takim układzie. Ja mam, będę szczery, pomiędzy trójką a czwórką, bo trójka zaczyna się troszkę faktycznie mieszać, jak zwróciłeś uwagę, coś tam mi się nie zgadza. A czwórka może być faktycznie takim aktorem, że on po prostu, no wiecie, proszę, o co chodzi. Proszę, no. To musimy zagłosować. Pomiędzy 3 a 4 Artur. Albo 1 i 6 też wchodzi w grę, ale ja głosuję pomiędzy 3 a 4, żeby było jasne. Kurde, znów może bym został przy tej czwórce, ale trójka, tak mi podpadłeś teraz, że chyba trójeczka. No już widzę, że po prostu się gubisz w zeznaniach. Jak to powiedziała Gocha. Tri? No. Co ty gadasz, Jol? Ja? Nie no, to ja od samego początku mówiłem, że trójka. No, no dobrze, dziękujemy. To pewnie przez to, że dałem Messiemu kilo. Moi drodzy, runda czwarta. Proszę bardzo. Czwóreczka, chcesz odpowiedzieć? Według ciebie, jakbyś mógł powiedzieć jakąś taką radę dla wszystkich takich osób, które mają właśnie obawy, żeby pokazywać po prostu siebie, takim jaki są. Bo tak jeden jest wyższy, niższy. To czy ktoś ma taką orientację, czy inną, to nie jest oczywiście nic strasznego. Jedno takie twoje słowo, jakby twój przekaz dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają. Ta muzyka w tle. Że tak powiem, co z tym robić, prawda? Pewnie, fajnie. Dzięki za to pytanie, bo jest myślę mega fajne i potrzebne. I chciałbym powiedzieć, że jakby znajdźcie swój czas i to jest najważniejsze, żeby to była przede wszystkim wasza decyzja i jeżeli wy to... Jakaś kampania, co tu się dzieje? Czujecie w środku, to jakby bądźcie z tym najpierw okej ze sobą, a nie reagujcie na świat dookoła. Każda jego wypowiedź idealnie dyplomatyczna, polityczna, zrównoważona. No widać, że chyba jest przygotowany perfekcyjnie do tego. Mam pytanie, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zakochać w heteroseksualnym mężczyźnie? Jedyneczka. Cały czas mi się zdarza. Wracając jakby do tych klubów, jak przez przypadek podrywało się osobę, która jednak wychodziła homo, no to był lekki kwas, natomiast potem powiedzieć, to co, po co tu w ogóle przychodzisz, także tak zdarzało się. Okej, okay, czyli takiego głębszego jakiegoś uczucia, zauroczenia może nie odczułeś nigdy? Ja dosyć szybko lawiruję uczuciami. Okay. Czemu no to gej. Poprawia włosy? Chyba, że to jest znak, że naprawdę jest gejem.
Czwóreczka? Był taki chłopak. No jedynka to jest gej. No to już tamci nawet nie pasują do tego. Ten szóstka jeszcze w miarę, ale on raczej... On po prostu mało gada, to wiesz. Nazywał się Kuba i bardzo mi imponował. Był heteroseksualny, natomiast no chwilę się musiałem, jakby wiecie, trochę odkochiwać. No zresztą ja wiedziałem, że on jest heteroseksualny, nie? Więc to była po prostu taka niespełniona miłość, trochę przepłakana, trochę taka... Ty, ale serio, ty masz kolegę geja, nie? I on się w tobie zakochuje normalnie, to cyryj wtedy. To da się normalnie wtedy zadawać dalej? Co się dzieje? Ale nie, no serio mówię, no to coś slipa wychodzi, nie? I jeszcze, bo wiesz, jakby ci nie powiedział o tym, byś nie wiedział, to tam nic nie wiesz, nie ma problemu, ale jak on ci mówi normalnie, a jednocześnie wie, że ty nie jesteś homo, to co, cyry? Porypana sytuacja. No wiecie, jak to jest być zakochanym. Przez reklamówkę się nie liczy. Co ty w dupę piszesz? Ciebie. No zdarzyło się. Szósteczka? Nie wiem, nie odkryłem jeszcze zakochania. Jakby wiem, że mi ktoś się podoba. Ja nie jestem taką osobą, że wyjdę z inicjatywą, że powiem, ej, podobasz mi się. Tak byłem właśnie w tych Czechach, może dokończę to. On mi mówił, że ale masz ładne włosy, byliśmy na dachu i nagle mi proponuje, napijmy się. Jakby to było coś takiego, że poznawaliśmy się, ale widziałem, że no nie. Dużo szczegółów. No. Ja się wczułem w tą historię mega. Ja się wczułem w tą historię. Ja pamiętam i oglądałem tę historię. Kto ją słyszał, ten wie. Co? Jezus Maria, tak leżę tu na tej kanapie i się czuję, jakbym tam był z niej na tym dachu, naprawdę. Ja mu wierzę, serio, ja mu wierzę. Mimo, że wcześniej mu nie wierzyłem, to teraz mu wierzę. I gdzie to było jeszcze raz? Byliśmy w Zgorzelcu i w Pradze. W Zgorzelcu na dachu mi proponował drinka, a w Pradze po prostu byliśmy jakby. W Pradze na moście. Nie, na moście nie, na moście nie. Nie. Most był w Budapeszcie. A czy jesteś wierzący? Tak, tak. A wy, czwóreczka? Wiesz co, no ja jestem wierzący, ale jakby... A wy, czwóreczka? Myślę, że po prostu niektóre zasady Kościoła są przestarzałe. Różni święci też mówili różne rzeczy na temat kobiet. Kobiet na przykład. Więc jakby uważam, że wystarczy być dobrym człowiekiem i dobrze czynić. To. Jedyneczka? Zostałam ochrzczona, przyjąłem pierwszą komunię, bierzmowanie też, natomiast przeszłam na ezoterykę. Jaki znak zodiaku i te sprawy? Zodiaka. Lekki skręt w inną ścieżkę. Zodiakara. Zodiakar. Jak on jest z Zodiakarem, jak on jest z Jod... Jak on jest... No tym od... Jak on jest z Jod... A kurwa. Ja jestem strzelcem. Jesteś w stanie coś powiedzieć o strzelce? Bo ja totalnie też się nie jestem strzelcem. A strzelec ze strzelcem się nie dogada. Kto tak powiedział? Tu jest! Spokojnie, dobrze. Artur jest strzelcem. No to co powiesz o strzelcach? Osoby energiczne, zawsze ich jest pełno, zawsze rozkręcają. Ty nie wiem, jak ty Black Blue zgadujesz, że ty jest gej tak łatwo. Kurde, ja nie mam oka do geja, tak, to lipa. Jak się nauczyć o... Jak zdobyć oko do gejów? Ej, opisał cię po prostu, stary, 1-1. Co jest? Ja zostaję z Zodiakarą. Czym ty jesteś? Ja jestem bykiem, no. Nie no, jak on się okaże, że nie jest gejem, to ja serio przestaję wierzyć, że istnieją geje. Oczywiście pamiętajcie... Każdy jest równy i każdy jest siebie wart, tak? Pamiętajcie o tym. Nie, się, zakola, wysoki głupi. A ja jestem baran. Jezu, jakie wyście są uparte, to jest po prostu dramat. Z baranami miałem relację i już chyba wolę się rzucić z mostu. Drugi raz do wejścia. Ale z Budapesztu. Z Budapesztu. Ej, jak on nam opowiada o tych znakach zodiaku, to normalnie wszystko się sprawdza. Dobra, jedynka na pewno okay. Zostaje, tylko... Homoseksualista mógłby być zodiakarą. Co? Jesteśmy! Ty, dobra, na Twitterze tego spalili chyba, tego chłopa, co? Głosuj na niego, to on. Jak on ogarnia tak te znaki zodiaku, to serio, to jest on. Czwórka to jest aktor na 100%, od początku był totalnie farmazon. Jedynka ma po prostu super vibe, a szóstka ta historia... Jedynka, patrz, czwórka, ten typ, to on widać, że udaje geja, takiego jakbyś go widział w kabarecie właśnie, a jedynka robi coś takiego samego jak ten, tylko że naturalnie całkowicie, że nie musi udawać, po prostu taki jest i to po prostu widać na oko, nie? Od początku... A szóstka to raczej tam przypadkiem dotarł do finału.
Był totalnie farmazon. Jedynka ma po prostu super vibe, a szóstka, ta historia na tym dachu jest 100% real i ja... Tylko pytanie jest jedno, czy w szóstce na przykład jakbyś zamienił Chińczyka na Chinkę, no właśnie. Czy to też by nie było wtedy detalem? Też sobie tak myślałem. Jaka Chinka? No dobra. Przecież to był Naki. Czy dziewczyna się proponowała drinka? No minie. To by się zdarzyło, ale generalnie... Ale teraz jak dodałeś zwykło właśnie, że jakby zamienić na Chinkę, to rzeczywiście to popsuło mi jakby cały twój obraz. W każdym razie zagłosujmy. No, czwórkę doszedł daleko, ale ja głosuję. Do której streama jakoś się długo jest. Oszukuję. Zwykleczku? Papa. Ja nie wiem w sumie, ale jak już miał strzelać, to chyba bym strzelił w jedynkę. Jedynka na pewno zostaje. Jak no ja powiem tak, za każdym razem jak pytamy o coś czwórkę, to odpowiada pełnymi zdaniami, takimi tak dostojnie, jak na aktora przystało, więc czwórka na 100%. Dziękujemy. No, dobrze zrobili. Kochani, wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam. No, jakbym kabary ze starym oglądał, no serio ci mówię, już przesada. Moi drodzy, runda finałowa pozostała. Stanął ci od tego? Może weźmiesz udział w drugim odcinku? O dwóch uczestników i tak naprawdę tylko jeden z nich powinien mówić prawdę, ale czy tak jest? Być może mamy dwójkę, nie mam zielonego pojęcia. Ale zadamy wam pytanie, czy podoba wam się drugi uczestnik, chociaż już troszkę o tym szóstkę chyba wspomniał? No, okej. Kurde, ta jedynka. A, już. No, 10 na 10. To nie jeszcze jedynka się wypowiedziała. A, już spalił całe. Co jeszcze te ostatnie, co miałeś w głowie, że no może, nie, już poszło się pieprzyć. To jest przystojne, ale not my type. Not your type. To nie jest moja bajka. Jedynka. Bo wiadomo, jest tak zwany gay radar. Jakbyś miał określić, czy tutaj z pozostałych kandydatów czajnik to ciebie gay pasuje na osobę homoseksualną? No, patrząc po dzisiejszych uczestnikach, no to jak dla mnie było parę rzeczy widocznych. O kurde. Ale by tu był taki plot twist, że tak naprawdę wszyscy są po prostu homoseksualni. No. A jeden, no nie. I akurat któryś z nich nie jest. Co Ripson robi? Gdzie jest Ripson? Który to Ripson? Ty i ty. Nie wiem, czy jesteście gejami. Ty jesteś normalnie z Polski, czy masz jakieś inne pochodzenie? Bo masz bardzo taką egzotyczną urodę. Jakbym miał wujka w Hiszpanii, to bym tu teraz z wami nie stał. Aaaa, budum! Gość jest mocny. Niech każdy z was wymieni trzech homoseksualnych celebrytów. Random Bruce, Norbert Disgierczak. I kto jest? Ja? Nie, no nie mogę siebie, no. No i nie ma trzeciego. Chyba jest tylko dwóch. A i czajnik. Jest trzech. Nie? Nie. Czajnik. Ale naprawdę nie potraficie wymienić, to ja potrafię wymienić. No ale mi się zastanowiłem, no to Freddie Mercury. No. A, Freddie Mercury, rzeczywiście on był gejem. Ale poza nim to nie wiem, kto tak szczerze. Chodzi do głowy. Nie o czym gadają. Ja też nie mam pojęcia. Panowie, wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Jedneczka? Już nie. Za stary. Brat Ariany Grande? On jest takim fejmem, że zamiast napisać jakąś się nazywa, napisałeś brat Ariany. Ty open fejmów miałeś wymieniać, rozumiesz? Jestem na to. Okej, już nie. Czy miłość może nie bardziej ocena typu mój typ? Ale jakby nie tak od razu wow, bo tak by bardziej mi zależy na charakterze, jakby rozmowa i tak dalej. Ja. Tak. No szósteczka się wybronił, bo... A ten szóstka, jak się wybronił? Co ty pieprzysz? Wspominał, że coś jeszcze nie miał tej prawdziwej miłości, nie? Wcześniej chyba. A twoje jedyne zbliżenie z mężczyzną to było z tym Azjatą? Tak. Jestem pasywny, jakby nie wykazuję inicjatywy, więc poznaniowo jestem taki jakby wycofany. Wolisz Wrocław, Katowice. Sorry, musiałem. Ale ja też miałem ten żart w głowie, ale mówię, że nie będę tych sucharów takich swoich, bo mi powiedzą, że ja jestem suchy. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję. Panowie, czy czujecie się bezpiecznie trzymając się z chłopakiem za rękę w miejscu publicznym? Nie w Częstochowie. Kocham cię Częstochowo. W sumie to jest pytanie, a on powiedział, że nigdy nie był w związku, ani nie miał kontaktów, to ty nawet nigdy nie miałeś możliwości trzymać się z facetem za rękę. No tak, ale jakbym miał jakby coś takiego, no to już nie. A, złapał go, czyli kłamał. A, i co? Jedyneczka? Powiem szczerze, że chyba też zależy od wielkości. Co to jest, Amy? Bo jak są Katowice, Wrocław, Warszawa ale i tak dalej, ty mi za to nie jest dla mnie problem nawet gdzieś tam znajomym sobie jakąś taką bekę porobić. Bekę, czyli robisz bekę, tak? Czyli jesteś aktorem. Robisz to z nas żarty teraz. Okej, teraz ty sobie bekę robisz, tak? Możliwe. Brat Ariany to jest? Ty to on ile ma lat? Myślałem, że jest młodszy.
I tu cię mamy, aktorzyno. Nie no, ale jeśli chodzi o mniejsze miasta i tak dalej, no to jakby staram się tego nie robić, bo wiem, że jakby jest to tam bardziej to takie zapuszkowane miejsce i jakby tak... Zamknięte głowy. Szóstka kiwał głową. Panowie, no. Szóstka kiwał głową. Nie zerknąłem. Jestem z miejscowości, no jest puszka po prostu. Jakby wyszło do innego miasta, wow, coś takiego możliwe jest jakby. No, ale nie, dla nas kto kiwa głową, to kłamie. Każdy aktor kiwa głową, zawsze potakuje. Będzie następne nagrywki, przyjdą wszyscy w kołnierzach, żeby nie kiwali głową. Nie wiem, widzowie, czy wy zwróciliście uwagę, ale na naszych wszystkich filmach ze zgadywania... Ale co ty mi... Joe, jakiś tam Diego, ktoś tam, nie wiem kto to jest, czemu mówisz, że ich znam? Kto to są za ludzie? Każdy aktor przytakuje komuś innemu. Dobra, panowie, powiedzcie nam coś, co tylko by wiedział chłopak homoseksualny. Jezu. Co by wiedział tylko? Czekaj, oglądałem... A, wiem, kto jest fejmem, gejem. Ten taki... ten Maksym, co gada ciągle o tym, że go stary dziad będzie walił dzisiaj w dupę, nie? Ten z TikToka, nie? Jak on się nazywa? Zapomniałem o nim. Wolczak. No, właśnie się tak zastanawiam, co on gadał na tych filmikach, ale że go klient obsrał, ale przecież nie każdy gej daje dupy, nie? W sensie, ja pierdzielę. Pamiętajcie, że tak, każdy jest równym człowiekiem. Każdy jest równy i nie można, rób co chcesz, to luj tam. Nie wiem, chyba nie ma takich tekstów. Mam mocne coś, mogę od razu zadać. A to nie wiem, czy jest na YouTube'a. Dawaj już, wytniemy najwyżej. Uwaga, wszyscy, uwaga, kontrowersja. Zdaliście sobie palce do dupy? A jak głęboko? I ile to jest? Cały palec. I to świadczy co? O tym, że cały tylko palec. To... mogę rozwinąć, żeby to nie jest jakby dziwne. Nie jest takie jakieś niekomfortowe, czy coś takiego, co nie jest jakby... Znaczy ogólnie z takiej fizjologii to jest tak, że dużo tych takich... Dobrze powiedział o palce, jakby powiedział o pięści, to mi się załapał. Nie no, poczekaj, przejęzyczyłem się w dupę, serio się przejęzyczyłem. Bodźców, że tak powiem, przyjemnych znajduje się w okolicach odbytu. Punkt giemenski. No tak, że punkt giemenski jest w tyłku, czy nie? Tak. Wy się w ogóle nie umiecie bawić. No tak miałeś nas tu zaorać jakoś. Nic nowego. Wielki finał, przyszedł czas na głosowanie. Musimy wytypować tę osobę, która naszym zdaniem mówi prawdę. Dobrze, ja na jeden chcę, że... Słoik. Rexo. Jak kończę 18 lat, sełbaty znikasz? No jak jestem? Ty, oznacz Rexop na czacie, bo ja jestem. On myśli, że mnie nie ma i dał resuba i sobie poszedł. Witał Rexop, witał, dziękuję bardzo. Jestem normalnie, jest live, nie? Jak coś, to możesz pisać i ja to widzę, nie? I inni. Jest. Artur? Kurczę, no ja tak wcześniej powiedziałem, że nie są pewnie szóstki, ale tak zacząłem to analizować. Faktycznie te historie są bardzo wygodne, no bo tak naprawdę to jest początek jakby... Ale dobra, chyba bym postawił na szóstkę. Tak? No. Wcześniej chciałem wywalić jedynkę w poprzedniej rundzie. Nie. W sumie nie wiem czemu. Nie przemyślałem szóstkę tego. Bywa. A teraz bym zagłosował na jedynkę, bo też widziałem poza kamerą, że jak... mówi prawdę. Że mówi prawdę i się rusza też takie ma... Czekaj, oni głosują na tego, kto jest gejem? Ma swój styl taki. Ja właśnie tak między wierszami, jak się ruszak wypowiada jakieś swoje zwroty witam, takie. Taki bardziej mam wrażenie, właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, że masz umysł kobiecy, to takie bardziej tak, właśnie pasuje. Kobiece teksty. No. To faktycznie jakbyś tu mówił prawdę. A pytanie, czy osoba heteroseksualna nie może też mieć umysłu kobiety? Mogłaby być i pewnie nawet może być bardzo dobrym aktorem po prostu, ale bardziej mnie do siebie przekonał. Ja głosuję, że prawdziwym homoseksualistą jest jedynka. A ty zagłosowałeś na jedynkę też? Tak, też na jedynkę. Też prawdziwy gej. No to jest taki... gej z orderem, nie? To jest fajne właśnie. Rozumiesz? No to ja jestem jeden za szóstką, tak? Mogę coś powiedzieć? Lubię sprzątać, lubię robić pranie. Ja dobra. Seksista pieprzony. Dobra, szóstkę to nie tylko powinni kiknąć z programu, ale skancelować, nie? I zabrać się obywatelstwo. No co on mówi? To jest seksista, widzowie. Seksista, nie? Tupę. Syn Korwina to jest, nie? Serio. No to dobrze, bo jak skończymy, to trzeba tu posprzątać. Ty robisz jakieś ogłoszenie na Tindera, czy jak? No w sumie trochę tak. Szóstka było tak dobrze, coś ty zrobił. Ja na ciebie zagłosowałem. No. Poprosimy wszystkich Rel. Panów z powrotem i poznamy, jaka jest prawda. Fajny ten stream, dajesz super na początku miesiąca, wracasz na kolejny. Już nie ma suba. Ale jak ty dajesz na początku października. Czekaj, kiedy ty dajesz suba? Przecież ja w listopadzie nie miałem nawet jednego live'a chyba. Czyli ty coś ściemniasz w dupę. Ty coś.
Coś siemniasz. Panowie, czas, abyście ujawnili nam, kto z was jest prawdziwym homoseksualistą. Niech ten, kto nie kłamał, wystąpi przed szereg. No jedyn. Uwaga. Nie, no dobra, jest. Ja no to było. Nie wiem, jak to możliwe. To było opis. Wielkie brawa. Artur, tylko... Ej, serio, ja nie mam oka do gejów. Tu, pan. Dzięki, Grolik, za 18 lat. Ej, serio, w dupę nie wiem. Ty Black Blue spojrzał na nich, mówi jedynka. Ja mówię, luj, ty. Nie ogarniam. Ty przegrałeś dzisiaj. A wiesz, co jest twoją karą? Nie ma! Paintball! Nie ma żadnych kar dzisiaj, ja idę stąd. Golimy się na łyso, czy farbujemy włosy, masz do wyboru. Wiecie, co zostawiłem żelazko, nara! A wy zostawcie suba na kanale, bo dzisiaj to by było na tyle. Następny film na ekranie za 3, 2, 1. Spoko, fajny film. Obejrzymy więcej. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu